No super, także witamy serdecznie jeszcze raz na kolejnym wideo. I teraz jest taka ciekawa aktywność dla zwiększenia aktywności tułowia i mobilności tego tułowia. Tego, czego potrzebujemy, wydłużania, skracania jednej strony, to jest głównie przy chodzie, tak? W fazie mid stance, czy w fazie przenoszenia, w zależności od tego, w jakiej fazie jesteśmy, ten tułów powinien się z jednej strony rotować, z drugiej strony też wydłużać i skracać. Fajna aktywność do kontroli, to ja to zatrzymajmy na chwilę. Czy tu możemy te podstawowe rzeczy, typu jakby zwiększanie, zgięcia kifozy, tak? I wchodzenie do przodu, prostowanie tułowia w taką w tyłopochylenie. Natomiast przodopochylenie, tyłopochylenie, w zależności od ustawienia. I teraz jakby z jednej strony możemy to robić w płaszczyźnie czołowej, z drugiej strony możemy to robić też w płaszczyźnie strzałkowej. Natomiast jakby fajne jest nadawanie tej płynności, bo pana Jacka mamy trochę kłopot z taką koordynacją, jest trochę ataksji, czyli to, ten chód wygląda bardzo tak usztywniony w chodzie, a w tym momencie na piłce z taką aktywnością płynną rąk jesteśmy w stanie nadać taki ruch jakby bardziej skoordynowany i połączenia właśnie kończyn górnych z tułowiem. I teraz próbujemy jeszcze raz, panie Jacku. I płyniemy. Czyli już wiosna się zbliża i wybieramy się na spływ. Świetna aktywność, ja tak uważam, dla zwiększenia mobilności, płynności ruchu. Połączenia kończyn górnych, tylko więcej prostowania w łokciach, tak? Czyli obszerniejszy ruch, to możemy to zwiększać, tak? I oczywiście fajnie by było mieć jakieś wiosło, a nie kij, tak? Super, także dziękujemy. Na koniec tego materiału chciałbym poprosić Cię o wsparcie moich działań na YouTubie i mojego kanału poprzez naciśnięcie przycisku subskrybuj i dzwoneczka. Możesz również zostawić komentarz, kliknąć łapkę w górę. Będzie to pomagać szerzeniu się tych informacji i docieraniu do nich innych fizjoterapeutów oraz pacjentów, którym ta wiedza bardzo jest przydatna. Teraz dziękuję Ci i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!